Adam Małysz jeszcze z rodziną nie rozmawiał. Nie ma takiej możliwości, ponieważ rodzina świętuje tak jak i cała Wisła. Tu jest święto, emocje nie słabną, stąd nikt nie odchodzi. Wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą, trwa karnawał. W końcu Adam Małysz dał nam najlepszy prezent w nowym roku, w nowym stuleciu, w nowym tysiącleciu. Iza. Przed Adamem teraz Mistrzostwa Świata. Jak Adam będzie się przygotowywał do Mistrzostw Świata? Jak utrzyma tę formę? Ja myślę, że przede wszystkim musi ochłonąć i troszkę odpocząć, a później będzie myślał, jak dalej walczyć. Ja myślę, że powalczy. Będziemy jeszcze mieli co oglądać. W takim razie, jak myślisz, przyjedzie? Jaki prezent dla ciebie będzie miał? Jaki ty prezent będziesz miała dla niego? A czy on w ogóle miał czas, żeby pomyśleć o jakimkolwiek prezencie dla mnie? Ja myślę, że ja sama jestem dla niego prezentem. Po tak długiej rozłące nie widział mnie tyle czasu. Myślę, że ja będę największym prezentem. Też tak myślę. Iza, bardzo gorąco ci gratuluję. Mam nadzieję, że w Mistrzostwach Świata oczywiście Adam Małysz będzie najlepszym skoczkiem i że... Trzymamy kciuki za Adama Małysza. Pani Ewo, no właśnie, jak Adam Małysz będzie się przygotowywał do Mistrzostw Świata? Wie pan co, na pewno chcielibyśmy, żeby miał spokój. No i żeby cała rodzina, żeby mu trochę dać spokoju po prostu, żeby się mógł przygotować do tych Mistrzostw Świata tak, jak teraz skacze. Cieszymy się. Jest. Już za chwilę dekoracja. Przenosimy się. Oddaję głos Krzysztofowi Miklasowi. No, o mało się nie spóźniliśmy, proszę państwa, na ten moment. Właśnie widzimy, no cóż ja będę komentował ten obraz. Wszyscy widzimy Adam Małysz z polską flagą, z nartami, na których wyskakał to swoje pierwsze w historii dla Polski, pierwsze miejsce w turnieju czterech skoczni we wspaniałym stylu, zwycięstwa. I w tej części austriackiej, a więc i w Innsbrucku, i tutaj w Bischofshofen. Stał na podium również wcześniej w Garmisch-Partenkirchen. Tuż za podium był w pierwszym konkursie w Oberstdorfie, gdzie już wykazywał znakomitą, wielką formę. Na drugim miejscu Jan Ahonen. Na trzecim dzisiaj Andreas Witthelsl. Kibice zadbali, by miał Adam flagę polską w ręku. Andreas Witthelsl, no to jest pocieszenie jakieś dla Austriaków. To trzecie miejsce Andreasa Witthelsla w dzisiejszym konkursie. Przepiękny obrazek. Proszę państwa, my po dekoracji się nie rozstajemy jeszcze. Telewizja Polska zamówiła specjalne łącza tutaj z Bischofshofen. Jesteśmy pierwsi w kolejce dzisiaj. Dzisiaj na czwartym miejscu Schmidt. Szóstka jest dekorowana. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tych łączach, zatem niebawem po dekoracji będę miał, mam nadzieję, okazję porozmawiać i z Adamem Małyszem, i z trenerem Apoloniuszem Tainerem, i z innymi. Te rozmowy jeszcze zresztą część nagramy, pokażemy państwu jutro w sportowej niedzi. To wielka niespodzianka, ten chłopiec. Manuel Fettner na piątym miejscu. Absolutnie niespodziewany sukces 15-latka Manuela Fettnera. I na miejscu szóstym, jeden z najbardziej doświadczonych dla odmiany skoczków austriackich, Stefan Horngacher. Jakby dwa pokolenia obok siebie stanęły skoczków austriackich. No, Austriacy zawsze mieli mocną drużynę. W dzisiejszym konkursie też w czołówce, w pierwszej dziesiątce jest ich czterech, również czterech Finów.
ale najlepszy jest Polak, Adam Małysz. Puchary, oczywiście to jest dekoracja za dzisiejszy konkurs. Potem będziemy mieli dekorację za cały turniej czterech skoczni, a potem proszę nie odchodzić od odbiorników, bo będzie okazja rozmawiać z bohaterami konkursu, z Adamem Małyszem, z jego trenerami, z bohaterami całego turnieju. Od kilku dni nazwisko Adam Małysz, jak mówiłem, nie schłysł tutaj wszystkich osób, które towarzyszą, które komentują turniej czterech skoczni, którego oglądają w jakikolwiek sposób. No, zwykle po ceremonii dekoracji za konkurs odgrywany był hymn Mazurka Dąbrowskiego, słyszeliśmy przed dwoma dniami w Innsbrucku, gdy Adam Małysz zwyciężył, ale teraz pewnie hymn będzie zagrany dopiero na koniec dekoracji za cały turniej czterech skoczni. Tak myślę, że to będzie za chwilę, bo za chwilę powinna być dekoracja za cały turniej czterech skoczni. Tu wdarło się troszkę kibiców z polskimi flagami. Jakoś przerwali te kordony. Jakieś dodatkowe jeszcze tutaj uroczystości i powtarzany po raz kolejny skok Adama Małysza w drugiej serii. Przepiękny skok, daleki, 134 metry, jak gdyby akcentujący tę wspaniałą dyspozycję naszego reprezentanta. I księżyc, jak Twardowski na księżyc, tak Adam Małysz próbował na skoczni. No, Reinhard Hess, gratulacje od tak wielkich postaci jak Walter Hofer, jak Reinhard Hess i Adam Małysz. Gratulacje oczywiście zasłużone. Wszyscy się pytają, jak wy żeście to zrobili, że ten Małysz tak daleko fruwa. No, to słodka tajemnica warsztatu polskich trenerów. No i teraz, jak dobrze widzę i słyszę, bo nie widzę bezpośrednio z kabiny, dekoracja za cały turniej czterech skoczni. Jest Adam Małysz na pierwszym miejscu, zwycięzca 49. turnieju czterech skoczni. Złoty medal. No, złoty oczywiście jak przenośni, bo to jest medal akurat tutaj kryształowy. Pierwsze miejsce, wspaniała nagroda Audi A4 Quattro. A więc pani Izo, ma prezent Adam dla pani. Prezent wspaniały. Drugie miejsce Jane Ahonen. Oczywiście wielka przewaga Małysza nad Ahonenem. Kasai, który był drugi, dzisiaj wypadł daleko. Fatalnie skoczył w pierwszej serii, w drugiej już go nie widzieliśmy. Natomiast Ahonen awansował na miejsce drugie. On stracił do Małysza ponad 100 punktów w łącznej klasyfikacji. A Martin Schmidt jednak na podium, na miejscu trzecim. No, ma powody do zadowolenia, bo było już gorzej. Walczył o to podium w łącznej klasyfikacji i jest na miejscu trzecim za Małyszem i za Ahonenem. Zatem Martin Schmidt na miejscu trzecim. Na 14. pozycji w łącznej punktacji upasował się Wojciech Skupień. Bardzo wysoko. Taka pozycja jeszcze rok temu by nas zachwycała. No, na pewno komentarze byłyby bardzo pochlebne. A dzisiaj przy zwycięstwie Adama Małysza język staje się po prostu zbyt ubogi. Also, vierter Platz für Sven Hannawald.
Wspaniały, fantastyczny, fenomenalny. No to wszystko chyba, co można powiedzieć. Cudowny o Adamie Małyszu w tym turnieju czterech skoczni. Absolutna eksplozja formy. Od początku sezonu zresztą, przecież już w Kuopio, w tych pierwszych kwalifikacjach, Małysz skoczył najdalej, 120 metrów. Wówczas tam sędziowie, właściwie nie tyle sędziowie fińscy, ile to międzynarodowe towarzystwo, które jak gdyby nie chce poza te tradycyjne już kraje czasem wypuszczać inicjatywy, poza Niemcy, Austrię, Finlandię, no z tymi trzeba się liczyć, ale z Polakiem, kto się do tej pory liczył w turnieju czterech skoczni, w ogóle w skokach narciarskich, to chyba jest, myślę, dla światowej czołówki, no nawet w jakiś sposób upokarzające w pewnym sensie, na pewno. No bo gdyby niespodziewanie wygrał jakiś Fin, jakiś Niemiec nowy, jakiś Austriak, to wszystko było jak gdyby wkalkulowane może nawet. No ale Małysz i jeszcze na dodatek Wasiljew, który też tutaj odnosił sukcesy, nie ma hymnu. Hymn powinien być teraz, tu fotografie oczywiście dbają o to fundatorzy nagrody, żeby Małysz fundował się z tym prezentem dla pani Izy, a ja, proszę państwa, na razie oddaję głos do Wisły, odstawiam słuchawki i będę szukał sam Adama Małysza, żeby dla państwa przeprowadzić z nim rozmowę. Iza, niebieski Audi, kto tym samochodem będzie jeździł? No ja myślę, że może mi od czasu do czasu uda pojeździć. Gdzie Adam Małysz będzie rozmawiał z Krzysztofem Miklasem, Krzysztof Miklas będzie rozmawiał z Adamem Małyszem, z naszym mistrzem turnieju czterech skoczni. To już za chwileczkę, teraz... To za chwileczkę, teraz tu naprawdę emocje są tak nieprawdopodobnie wielkie. Wszyscy się cieszymy z sukcesu Adama. Drodzy państwo, jak państwo przywitacie? Drodzy państwo, jak państwo przywitacie Adama w Wiśle? Tutaj był głos, że oddamy go żonie od razu. Czy spodziewacie się państwo tutaj jakiejś fety, przewodniczący Rady Miasta? Ja myślę tak, że wszyscy się dzisiaj z tego strasznie cieszymy i musimy się dzisiaj zastanowić, jak godnie Adama przyjąć, ponieważ rzeczywiście jest to nasz w tej chwili największy sportowiec, którego Wisła wydała i chyba Polska również. Będziemy starali się, żeby przyjąć go naprawdę godnie, myślimy, że przyjedzie swoim nowym samochodem i przejedzie przez Wisłę. Przywitamy go również śpiewem, myślę, naszych górali i będziemy starali się, żeby dalej godnie nas reprezentował. Wie aus der Sicht der Aktiven, wenn Sie so einen Adam Malisch sehen, jetzt über die gesamte Tournee, was fällt einem zu dem Mann noch ein? Czekamy właśnie na tę rozmowę. Co chcielibyście, drodzy państwo, powiedzieć teraz Adamowi? Zdecydowanie najlepszy i oby tak dalej. Bardzo się cieszymy. Niezmiernie. A to jest Karolinka. Karolinko. Co byś powiedziała teraz tatusiowi? Żeby szybko wrócił do domu, tak? Będzie go kochać. No to powie, że ona jest zmęczona już. Śpiąca, zmęczona. Tak? No. Tak. Taka jest. Smutno, że taty nie ma, tak, Karolinko? Tak? Czekasz na tatusia? Co? A Karolinko, ile ty masz lat? Powiedz mi. Ile masz latek? No przecież... Trzy! A jak przywitasz tatusia, Karolinko? Jak będziesz witać tatusia, jak? No powiedz. Dasz to tobie? Karolinka jest zmęczona. No co tu dużo mówić? Ona przeżywa to tak jak my. Jak babcia przywita Adama? No, nie wiem, przyjedzie to. Chyba też go uścisko. Co mu teraz pani chciałaby powiedzieć? No nie wiem, co mu już... Naprawdę teraz już nie wiem, co. Ale naprawdę życzyć wszystkiego najlepszego i przede wszystkim w takiej formie doczekania olimpiady. W takim razie powoli przenosimy się do Bischofshofen, gdzie Krzysztof Miklas będzie rozmawiał z Adamem Małyszem, zwycięzcą turnieju czterech skoczni 49. edycji. To jest pierwszy Polak, który odniósł tak nieprawdopodobny sukces. Mieliśmy taką właśnie nadzieję,
że tak się stanie, a tak wszyscy cieszyliśmy się, kiedy... Tym wspaniałym pańskim sukcesem, sukcesem bez precedensu. No na pewno... Pan po prostu zapisuje się w annałach sportu polskiego. No jeszcze raz chcę wszystkim podziękować i trudno mi co teraz mówić po prostu, bo jestem tak wzruszony. Może pan pomachać żonie, pomachać rodzinie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie z Bischofshofen. Zatem niech pan, no oczywiście nie odchodzi, pan Apoloniusz Steiner, można powiedzieć ojciec, jeden z ojców sukcesów, bo przecież jest was wielu. Może za dużo powiedziane, pracujemy w grupie, ale jest nikt na miarę marzeń. Marzeń, które każdy z nas miał, a one się w tej chwili spełniły. Wiele osób przychodzi, pyta, jak to się stało, że Adam nagle dostał takich skrzydeł, że zaczął latać jak prawdziwy polski orzeł. Tak, ja już od jakiegoś czasu zauważyłem i wszędzie to powtarzam, że Adam jest jak tygrys na progu, jak jastrząb w powietrzu i rzeczywiście w tej formie, w tej cudownej formie, w której on jest tutaj, nie miał przeciwników. I ten tygrys i jastrząb składa się na tego polskiego orła. Tak jest, na Adama naszego. Proszę państwa, może pan Apoloniusz Steiner jest często pokazywany przy okazji skoków narciarskich w transmisjach telewizyjnych, bo ta chorągiewka i gest charakterystyczny, ale na sukces, jak pan powiedział, pracował cały zespół. Profesor Jerzy Żołądź z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, doktor Jan Blecharz tejże Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Panowie, po jednym zdaniu, teraz na żywo do Polski, dla widzów Telewizji Polskiej, do Wisły, gdzie nas wszyscy oglądają, nie tylko zresztą, bo wszędzie, od Bałtyku po Tatry i od Bugu po Odrę, wszyscy są dzisiaj szczęśliwi z powodu tak wspaniałego sportowego sukcesu. Adam jest przykładem znakomitego sportowca, niezwykle utalentowany zawodnik, pod opieką znakomitych trenerów, trenera Steinera, Fiasa i naszym skromnym udziałem być może przyczyniliśmy się do tego, czym jest dzisiejszy sukces. Z pewnością jest to wielkie osiągnięcie organizacyjne Polskiego Związku Narciarskiego, który był w stanie zorganizować zespół, profesjonalny zespół, który doprowadził do tego wyniku wspaniałego zawodnika, jakim jest Adam. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, gratulujemy. I to jest fantastyczny wynik. Doktor Jan Blecharz, Adam zgodzi się na pewno, że przygotowanie psychiczne, ta siła wewnętrzna, to jest też bardzo ważne. A pan doktor nad tym pracował z tobą, na pewno bardzo dużo. Myślę, że udowodniliśmy wynikami Adama, że w polskim gronie, w polskim zespole szkoleniowym, wspartym polską nauką, można budować wyniki na światowym, najwyższym poziomie. I myślę, że to jest też bardzo cenne u progu XXI wieku. Tak, bo to, proszę państwa, przekracza już ramy sportu, przekracza granice sportu. To jest dla nas jako Polaków bardzo ważny, pozytywny element. To niby tylko sport, to niby tylko zabawa, to niby tylko rozrywka, ale jakże to istotne w poczuciu narodowej tożsamości. Adam, jeszcze na koniec, w tej bezpośredniej relacji z Bischofshofen, no choćby jakieś, nie wiem, no jedno zdanie do Wisły, tam do wszystkich. Na pewno chcę wszystkich pozdrowić, żonę, rodziców, znajomych i wszystkich tych, którzy naprawdę we mnie wierzyli. Jestem bardzo zadowolony. A tam w dole słychać Adam Małysz, kibice śpiewają 100 lat. Proszę państwa, w tym radosnym nastroju oddajemy głos do studia w Warszawie, a przede wszystkim do Wisły. Na razie tyle, dziękujemy. Jeszcze jutro w sportowej niedzieli się zobaczymy i usłyszymy. Adam Małysz płacze, szczęśliwe, rodzina też szczęśliwa. Dziękujemy wszystkim. Adam Malisch, jetzt ist er Dritter und Sven Hannawald dann als Sechster. So, das war die Bilanz der Vier-Schanzentournee. Wie gehen Sie dann heute Abend auseinander? Jeder nur schnell nach Hause oder gibt es nochmal ein gemütliches Beisammensein? Ich denke, wir treffen uns morgen früh nochmal wieder. Wir haben noch einen gemeinsamen Termin beim zweiten Frühstück.
Adam Malic, der strahlende Tourneesieger, gehört auf Kodak Royal Papier. Die Vier-Schanzentournee präsentierte Ihnen Audi. Und der weitere offizielle Sponsor des Skispringens, Siemens Mobile. Bo jeśli w ogóle się pokaże, to tylko na krańcach północnych. Poza tym ciągle to samo, czyli bardzo nieprzyjemnie, ponuro i zdecydowanie za ciepło jak na styczeń. W Rzeczowie ma być jutro aż 9 stopni powyżej zera. Deszczowo głównie na południu Polski. Poprawa pogody, tak twierdzą synoptycy, dopiero od wtorku. Dziś jest sobota, 6 stycznia. Maciej Orłoś z małym opóźnieniem. Zapraszam na Teleekspres. Adam Małysz rozgromił rywali i jest pierwszym Polakiem, który wygrał turniej czterech skoczni. Jan Paweł II zakończył w Watykanie uroczystości związane z wielkim jubileuszem. Wyznawcy prawosławia i innych obrządków wschodnich obchodzą Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Pokażemy uzbrojone po zęby obrazy, które przyjechały do Warszawy na wystawę Od Maneta do Gogena. Powiemy też, kto został superczempionem, czyli najlepszym polskim sportowcem XX wieku. To jest sukces na miarę XXI wieku. Stało się to, na co wszyscy liczyliśmy. Adam Małysz zdeklasował, rozgromił, znokautował, powalił, ośmieszył rywali i jest pierwszym Polakiem, który wygrał turniej czterech skoczni. W ostatnim konkursie rozegranym w Bischofshofen był nie do pokonania. Miał najdłuższe skoki w obu seriach. W pierwszej Adam Małysz poszybował na odległość 127 metrów. W drugiej wylądował 7 metrów dalej. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o ponad 100 punktów znakomitego Fina Jana Ahonena. W turnieju czterech skoczni Polak skakał jak w transie. W Oberstdorfie był czwarty, w Garmisch trzeci. Na najwyższym podium stanął w Innsbrucku i Bischofshofen. Ustanowił rekordy skoczni w Garmisch i Innsbrucku. Adam Małysz ma 23 lata. Urodził się w Wiśle, gdzie mieszka z żoną i córką. Jego pierwszym trenerem był wujek Jan Szturt. Największe dotychczas sukcesy to 3 zwycięstwa w zawodach zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata. Kilkakrotnie stawał na podium tych imprez. Debiutując w turnieju czterech skoczni zajął 55. miejsce. Teraz, 6 lat później, stanął na samym szczycie. Adamowi Małyszowi udała się sztuka niemalże niewiarygodna. Jego sukcesy oderwały Polaków od ulubionego ostatnio zajęcia, czyli zakupów. Jeśli to Polak robi taką wspaniałą karierę i tak wspaniale skacze, no to trzeba obejrzeć. A tak na występ Adama Małysza reagowała publiczność na rynku w jego rodzinnej Wiśle. Dotychczas największym sukcesem był skok po złoto Wojciecha Fortuny na olimpiadzie w Sapporo w 72. A to już Piotr Fijas, swego czasu rekordzista Guinnessa w długości skoku. 4 razy na podium w konkursach turnieju czterech skoczni. 2 razy drugie miejsce w Oberstdorfie i Bischofshofen zdobywał również Stanisław Bobak. Ale tak jak Małysz nie skakał nikt. Niesamowite. Zobaczyłbym jeszcze raz ten jego ostatni skok. Zamknięciem drzwi wydawali się jednak krajani Adama Małysza z Wisły. Te ludowe stroje to dopiero przedsmak tego, co spotka go w poniedziałek, po powrocie do domu. Adam niestety musi już we wtorek wracać do normalnego cyklu treningowego i myślę, że to świętowanie będzie wtedy, kiedy Adam przywiezie pierwsze miejsce w Pucharze Świata. A Bischofshofen szykuje się do złożenia hołdu nowej gwieździe światowego narciarstwa. Jeszcze do dziś można było mówić, że mamy nareszcie następcę Wojciecha Fortuny. Od dziś już nie wypada. Teraz to o innych młodych, dobrze rokujących skoczkach będzie się mówiło, że podążają śladami Adama Małysza. A to, że jutro w polskich zakładach nie zanotuje się wyższej wydajności, wynika tylko z tego, że jutro jest niedziela. Tomasz Sianecki, Fakty, Bischofshofen. Trudno uznać skoki narciarskie za polski sport narodowy albo za niezwykle w Polsce popularny. Faktem jest jednak, że sukcesy Adama Małysza przebudziły niezwykle uśpionych zimą kibiców sportowych. I nie tylko ich. Dzisiejszy konkurs skoków oglądała niemal cała Wisła, miejscowość, w której nasz skoczek mieszka. W ciągu kilku dni 23-letni skromny i małomówny Adam Małysz stał się sportowym bohaterem. O tym, czy grozi nam chyba nie groźna, a na pewno miła Małyszomania, Dariusz Łapiński. Tak witali zwycięstwo Adama Małysza mieszkańcy Wisły, z której pochodzi skoczek. Ponad 500 osób oglądało jego wyczyn na telebimie w centrum miasta. Super, elegancko, wreszcie Polak, wreszcie
udowodnił tym Frycom, że my są najlepsi! Przyjaciele rodziny oglądali i świętowali triumf Wiślaka w barze u Bociana. Jego ojciec, który notabene jest, no, można powiedzieć, tutaj stałym bywalcem, a jednocześnie tym, który zaszczepia na bieżąco bakcyla narciarskiego tutaj wszystkim nam. Jak widać, bardzo skutecznie. Ogromna radość, wielka duma i wszystko w jednym to jest tak skumulowane. Żona i córka Adama Małysza czekają teraz, aż po kilkutygodniowej rozłące mistrz wróci do domu. Od rana na ulicach Wisły było widać przygotowania do świętowania zwycięstwa. Wszyscy byli pewni, że ich ukochany Adam wygra. Kibicujecie mu jednym słowem. No nie ma sprawy. Nie ma innego wyjścia. My są Wiślania, on też. Muszemy. Jak nie wygra, to te bicze dostanie. Teraz już wiadomo, że bicz nie będzie potrzebny. 23-letni Małysz stał się idolem przede wszystkim dzieci. Skoki mnie interesują. I chciałbym, żeby Adam Małysz w tym turnieju wygrał. Ja bym chciał być taki jak Adam Małysz. Są już najmłodsi fani, którzy chodzą z wyszytym na czapkach nazwiskiem mistrza. Wyszytym, bo kupić takich czapek nigdzie nie można. W tej chwili nie ma, ale uważam, że powinny być. Są z innymi napisami, na przykład Legion. Podobnie jest z nartami. Na największych giełdach narciarskich nartami i butami do skoków się nie handluje. Turowe narty, buty turowe, tak owszem, biegowe, ale nie do skakania. Teraz może się to jednak zmienić. Adam Małysz oprócz sławy zdobył ogromne pieniądze. Za zwycięstwo w turnieju otrzymał sportowe Audi wartości 200 tysięcy złotych i nagrodę pieniężną po przeliczeniu ponad 230 tysięcy złotych. Dotąd zima była martwym sezonem dla polskich kibiców. Teraz jednak jest komu kibicować. I to nie byle komu, bo zwycięzcy turnieju czterech skoczni. Dariusz Łapiński, Fakty. Fakty w sobotę, pozostałe wiadomości. Dwaj pracownicy. Dobry wieczór, Bartosz Lewicki w TVN-ie Czas na Sport. Stało się, Adam Małysz jest pierwszym Polakiem, który wygrał prestiżowy turniej czterech skoczni. Po zwycięstwie w Innsbrucku dziś w Bischofshofen Małysz ponownie stanął na najwyższym podium. Schmidt, Ahonen, Kasai i wielu innych fenomenalnych skoczków dziś i w całym turnieju czterech skoczni było w cieniu Adama Małysza. Forma Polaka rosła z konkursu na konkurs. W Oberstdorfie był czwarty, w Garmisch-Partenkirchen trzeci i wreszcie w Innsbrucku pierwszy. Dziś w Bischofshofen także stanął na najwyższym podium. To jest coś wspaniałego. Myślę, że takie przeżycia zdarzają się tylko raz w życiu. Po skokach na odległość 127 i 134 metrów Polak wyprzedził dziś Fina Ahonena i Austriaka Witthelca. W całym turnieju Małysz jako pierwszy w historii zgromadził ponad 1000 punktów. Pierwszy uzyskał także ponad 100-punktową przewagę na drugim turnieju Ahonenem, poprawiając tym samym rekord samego Martina Kenena. Do niego należą teraz także rekordy skoczni w Gapa i Innsbrucku. Adam Małysz awansował także na trzecie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. Gratulujemy. O punkty Pucharu Świata walczyli również Alpejczycy. W Mariborze zwyciężyła... Wiadomości Grażyna Bukowska. Dobry wieczór Państwu. Obiekt latający, podniebny król nart, genialny skoczek o niewinnym obliczu. Chodzi oczywiście o Adama Małysza, zwycięzcę turnieju czterech skoczni. To, co jeszcze przed miesiącem było nieprawdopodobne, stało się faktem. Polak zdeklasował rywali. Wygrał dwa ostatnie konkursy. Trzykrotnie poprawiał rekordy skoczni. Bardzo szczęśliwy dla Adama Małysza okazał się pierwszy numer startowy. Lecz aby go zdobyć, musiał wygrywać turnieje kwalifikacyjne. Dziś w pierwszym skoku, mimo skróconego rozbiegu, Polak znowu poszybował najdalej, 127 metrów i wyprzedził o 8,5 metra Fina Jana Ahonena. Polak znokautował także rywalizującego z nim w pierwszej serii Japończyka Nariaki Kasai. O wielkości naszego reprezentanta świadczy fakt, że mając bardzo dużą przewagę, nie skakał asekuracyjnie, lecz w drugiej serii znów był najlepszy. Wynikiem 134 metry przypieczętował swe zwycięstwo w konkursie w Bischofshofen i całym turnieju. Pierwszy raz w historii turnieju czterech skoczni w końcowej klasyfikacji przekroczył granicę 1000 punktów. Za zwycięstwo oprócz pucharu odebrał granatowe Audi A4.
Adam Małysz jest pierwszym Polakiem, który wygrał turniej czterech skoczni. Olbrzymie wzruszenie, gratuluję, nie dziwię się łzom, bo to jest wszystko no, tak piękne, że aż trudno uwierzyć, że prawdziwe. Tak, dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim kibicom, którzy zawsze we mnie wierzyli. No trudno cokolwiek mi w tej chwili powiedzieć, bo jestem tak szczęśliwy. Adam jest jak tygrys na progu, jak jastrząb w powietrzu i rzeczywiście w tej formie, w tej cudownej formie, w której on jest, tutaj nie miał przeciwników. I ten tygrys i jastrząb składa się na tego polskiego orła. Tak jest, na Adama naszego. 23-letni Adam Małysz swą wielką karierę rozpoczynał przed 5 laty, kiedy zajął 7 miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. W roku następnym był 9. Wygrał zawody pucharowe w Sapporo, Hakubie i Oslo. Potem przyszły lata chude, podczas których nie udały się Małyszowi starty w Igrzyskach Olimpijskich i występy w Pucharach Świata. Niektórzy żartowali, że jest on zawodnikiem jednego skoku. W tym sezonie, trenując pod okiem Apoloniusza Tainera, Adam Małysz odzyskał dawny blask. Co do tego, że to właśnie Adam Małysz zostanie triumfatorem konkursu, nikt w Wiśle nie miał najmniejszych nawet wątpliwości. Znajomi i najwierniejsi kibice naszego skoczka tradycyjnie zgromadzili się w barze u Bociana. W tym niewielkim lokalu, oddalonym o zaledwie 100 metrów od rodzinnego domu Adama Małysza, od lat oglądają relacje ze wszystkich zawodów, w których startuje nasz reprezentant. Znamy Adama od takiego i wszystko się potwierdza, co mówią jego trenerzy, co mówi sam Adam. Jest the best. Najwięcej kibiców zgromadziło się jednak na Wiślańskim Rynku, gdzie dziś w związku ze startem Adama Małysza w Bischofshofen umieszczano telebim. Za jego pośrednictwem kilkaset osób mogło obserwować bezpośrednią relację zawodów. Atmosfera była tu gorąca, zwłaszcza gdy na skoczni pojawił się Adam Małysz. Gdy ponownie poszybował najdalej, nastąpiła prawdziwa eksplozja radości. Jestem tak wzruszona, że naprawdę nie umiem nawet nic powiedzieć. Cieszę się niesamowicie. Jestem bardzo dumna z męża, wspaniały skok, no, coś niesamowitego. Nie mogę jeszcze po prostu do tego się przyzwyczaić, do tego faktu. No, przepięknie. Jestem strasznie dumna i strasznie zadowolona.